Opowieści z Wonieścia, film. Niebawem. A tymczasem. W Wonieściu znajduje się wiele zjawisk paranormalnych, takich jak chociażby krzywizna bojowa spowodowana najpewniej wyrwą czasoprzestrzenną, nienaturalne, zmutowane rośliny, bakterie pochodzące najpewniej z dupy korzenia, starożytne hieroglify, porzucone gacie widmo, zmumifikowane dubsko, złoty pociąg, odgłosy żyjących tu niegdyś megalodonów. Czy masny hydrant? Lecz oprócz zjawisk istnieją tu również ludzie posiadający nadludzkie zdolności. Jednym z nich jest czarodziej z Wonieścia, znany szerzej jako Gruby Tarek lub Król Życia. Lecz co w nim jest takiego magicznego? Legenda głosi, że ktoś kiedyś widział go trzeźwego. Podobno gdy już jest trzeźwy, to rozmawia o łowieniu ryb. Niektórzy mówią, że wybrańcy mogą od niego otrzymać przepis na zanętę na wonieskiego szczupaka olimpijskiego, ale to tylko przypuszczenia. Sprawdzimy to. Opowieści z Wonieścia. Dobra, Adun, podbijaj do niego. Okej. O wielki wonieski czarodzieju, królu życia. Czy raczyłbyś podzielić się ze mną przepisem na przynętę na wonieskiego szczupaka olimpijskiego? Ty możesz mi kurwa, wiesz co, zrobić luda. Dobra, spierdalamy, póki nie zauważył, że jest pusta. I co, udało wam się ten przepis dostać? Gdzie jest woda?